I don't know if this is fiction or my personal reality show. I won't insist on suspension of disbelief because this is the most intimate thing I've ever revealed to the world. The consensus is that fiction is on screen and reality off screen. And who am I to disagree? Maybe cinema is not fine art, but just pure entertainment. I don't know anything about that. I'm just a writer, wanting to capture glimpses of reality. However, this story will continue to exist as long as time does not grind everything to dust in its everyday machinery, which will eventually stop spinning, and that will be the actual end. Ema, możemy tu zostać, jest tu tak pięknie. Nie rozumiem, czemu zamieniłaś to za Polskę. Tam mamy Zakopane sobie. Ale w Zakopanem już było. Jest pięknie w tej porze roku. Przynajmniej na rok. Mamy już dość tej szarości Polski. I tak pracujemy zdalnie. Polska jest moim domem teraz. To tylko obowiązek, a przy okazji wakacje. Ale też zostań tu jak chcesz. Pasujesz tu. Nie chciałbyś mieć tylko owoców, warzyw, konia, przyrody. No i twoja mama nie będzie sama. Rolnikiem można być tak w Polsce. A mama zaprosiła do mnie. Ale jej dom jest tu. Kiedy dopiero przyjechałem do Polski, często miałem koszmary, gdzie byłem w Argentynie i nie mogłem wrócić do Polski. Nie wiem, co mnie tam ciągnie. Chyba w zeszłym życiu byłem Polakiem, a teraz, jak każdy Polak na obrzeżnie, chce mi się tam wrócić. No tak, jak tak tęsknisz, to wracaj tam i przywieź tu pieski. Okej? Wyślę cię samolotem i odbierzesz się na lotnisku. Tengo 15 minutos porque tengo una reunión, pero paso, paso un ratito. Dale. ¿Vamos a la cocina o a otra habitación? Acá. Dale, bueno, pasamos. Che, estoy escribiendo el guión para una peli y necesito actores para saber de qué personajes escribir. Es bien realista porque el director quería drama, yo preferiría comedia o thriller, pero bueno, hacer llorar a la gente se ha dicho. ¿No te interesa actuar? Actuar sí, el problema es el tiempo. Estoy hasta acá de trabajo y ahora estoy como loco. Usualmente no tengo tiempo para nada, así que te diría que ese es el mayor inconveniente. Bueno, si te dan los tiempos, avísame. Dale, 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 yo te aviso. Chema, ¿cómo va ese asunto tuyo? ¿Se pudo hacer algo? No, ya lo di por perdido, la verdad. Pero eso es una bocha de guita. Es solo dinero. Como diría mi papá, lo importante es la salud. Qué salche. ¿Perdiste todos tus ahorros? Sí, eran para un depto. Bueno, ahora me enfoco en otras cosas. Pero qué hijos de puta, boludo. Y bueno, seguí probando. Por ahí, por una de esas casualidades, por ahí los agarro. ¿Tu banco qué te dijo? ¿Qué me va a decir? Que hice solo las transacciones y que me joda. Pero la idea del banco justamente es esa, bancarte, proteger tu plata. Que no tienen seguro ellos. Y para protegerse a ellos sí, pero parece que a sus clientes no. Uff, si yo fuera vos, en este momento estaría con los nervios a la miseria. No, ¿de qué me sirve eso? Es todo virtual, números en una cuenta. Ya nos morimos si nos vamos todos a la mierda. Qué cagada, che. La verdad, no sé cómo ayudarte. Igual, un problema sin solución ya no es más un problema. ¿Y vos con tu chica? ¿Qué onda? La verdad, re bien. Parece como si nos conociéramos de toda la vida. Es más, me has estado enseñando algo de polaco. A ver, por ejemplo. Jak zawsze masz rację, kochani. Ah, es buena pedagoga, ¿sabes? Sí, la verdad que sí.
Se me hizo re tarde, me tengo que ir. Che, fuerza con ese asunto. Ya sabes lo que dicen. Lo que no te mata, te deja sin un centavo en la cuenta. Sí, algo así. Bueno, nos vemos, nos estamos viendo. Gracias por los mates. Gracias por hacerlo. La verdad es que me voy a necesitar. Te pago después, ¿puede ser? No, gracias. Vale. Bueno, che, espero que tu curso se solucione. Nos estamos viendo. Y estamos en contacto. Dale. ¿Sí? Suerte, suerte. Dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. I was born in Argentina, a beautiful country that breeds anti-patriots. It's hard to be nationalistic when you have no nation and are living in borrowed land. I had a happy but modest childhood without the necessary luxuries that could go to my head, and normal loving parents. My father didn't start drinking heavily until I was 18, after he quit smoking out of concern for his health. My grandfather died very young of a heart attack. I too may have inherited a hypersensitive heart and the drunkard gene because I get upset and drunk easily. I craved a language challenge. Spanish is too easy. I wanted to tackle a language that sounds like elves had learned Latin. So I've been in Poland for 10 years now. Time flies just as fast as in Argentina. Unfortunately, cold does not freeze time. As I mentioned before, I'm a writer, an unsuccessful one, so by definition, a good one. I feel like a light on an empty street, shining constantly for no one, but still bright, because that's what life is all about. I'm surrounded by other lights, like my good friend Ernesto, who basically followed on my steps coming here also from Argentina. Perhaps I overestimated Poland when I described it to him some time ago. Back then I was still full of enthusiasm. If I had described it to him with my current experience, I'm not sure he would have come. He's one of those friends that life brings you like rain in the desert. I'm not extolling him. Just imagine having a farm and never watering it, but just waiting for the rain to come. That's what my friendships look like. I don't seek them, but let them grow wild. I also have a Polish friend raised in the States. I met him almost as soon as I arrived here, and we followed similar paths. We both bought apartments before prices went up. Although mine is occupied by an insolvent tenant, and I live in a rented apartment in downtown Poznan. I like the city center. I feel like an urban rat gnawing on life day by day. I also have two dogs. They are now with Elisa. She's my friend and a good life companion. She's a stormy, abundant, anticipated rain.
One już były na spacerze, ale możemy potem jeszcze z nimi wyjść. Okej. Okay. Dużo napisałeś? Trochę tego. Na spokojnie. No, a zjesz może coś, kolację zrobić? Chyba nie będę już głodny dziś. A ty? Nadgorzenie miałaś? Wiesz co? Nie, dzisiaj nie, ale codziennie to samo. Te dni się już mi tak mylą. Dosłownie same shit, different day. Kto jest najszczęśliwsza istota na ziemi? Kto ma najłatwiejsze życie? Kto nie pracuje na swoje jedzenie? Czy ten pies pieje? Czy ten pies pieje? Mini Buda. Posłuchaj, co papież powiedział. Więcej weterynarzy niż pediatrów to nie jest dobry znak. Dzisiaj widzimy nową formę egoizmu. Niektórzy ludzie nie chcą mieć dziecka, czasami mają jedno i to wszystko, ale mają psy i koty, które zastępują dzieci. No to prawda, ale spójrz na tę słodycz. Czy nie wolałbyś go ratować przed płonącym budynkiem zamiast głupi ludzi? Poza tym to fałszywa dichotomia, bo inni ludzie są nam równi, a oni są naszą odpowiedzialnością. No. Czy ktoś będzie ci służył, kochał bezwarunkowo i oddawał całe swoje życie jako ta słodkość? Wcelona słodkość. Mój robaczek, kochany, chodź tu, chodź tu. On idzie po zabawkę? Po zabawkę? Przyniesiesz nam? No, ale nie mów takich rzeczy publicznie, bo... No nie wiem, nie można powiedzieć, że pies jest ważniejszy niż człowiek. Bo takie są zasady moralności, a nawet chyba prawne. Jeśli ulegnie wypadkowi człowiek i pies i zaczniesz w pierwszej kolejności udzielać pomocy zwierzęciu, to możesz być odpowiedzialny za nieudzielenie pomocy człowiekowi i cię pociągną. A kto by na mnie doniosło? No oczywiście, że ludzie dookoła. No niech oni uratują, a ja się bawię z psem. Kiedy cię poznałem, chciałem iść na rankę, ale ja nie lubię wychodzić w ogóle. Nie lubię iść tańczyć, szczególnie do klubów. Jedyne co mi się chce, cały dzień to spać. Dlatego zaprosiłem cię do mnie wieczorem. Jest zima, mam ciepła, kołdrę i grzaniec. Oglądamy przytulnie coś na YouTubie. Jak ci będzie zimno, może zostać spać. Zostań na noc, piżama party. Parka na poduszki, przyspimy razem. Bo ja chcę tylko cię poznać i kochać się z tobą. A po co mi reszta świata? Po co mi całe miasto? By cię poznać, nie potrzebuję barów, głupich miejsc, by iść się upić. Ani kawiarni z brudna woda, tak nazywano kawę. Ewentualnie kupuję maszyny do espresso, a jedzenie niech nam się noszą. A my omijamy miasta i budujemy nasz samowystarczalny dom gdzieś w centrum Poznania. Argentinos, hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. The Kurupi lives in the dens of the forest.
using an ancient tree as its dwelling. Its most notable physical features are its large manly member and its inverted feet that fool its pursuers. The early traditions of the legend characterize him as a cruel and evil goblin, an invisible spirit. I met her during COVID. I always had a poor memory, but I remember seeing her wearing masks, so we definitely met during the pandemic. She was constantly rearranging them because the rubber bands hurt her ears. I often think that she's too sensitive for this world, as am I. I've mostly spectated my life, making notes which I often published. When I'm with Eliza, I think the only way to fight evil is love. And I know about evil. It just creeps up on people who do more doing than thinking. What do you mean that you can't keep the woman out of their flat? It's in every contract. If they don't pay, they have to leave. Yes, but you can't force them to leave. To throw someone into the street is considered a crime in Poland. There are contracts, so-called, on occasion, that you have to sign, that you have where to live in case of eviction. But even if you sign this contract, it's hard to keep out the tenant, especially if they have kids. People just can't stop paying the rent and you can't send the police? No, the only way to do an eviction is through a judge. And if you want your money, you need to go to court again. The squatters have all the advantage. The judge doesn't even find them for you. What do you mean? Yeah. His previous case was dropped because Emma couldn't deliver letter from judge to the tenant. What? Do you need a bounty hunter for your tenants? Yes, you need to hire your own detective. Are you kidding? No, I did pay 600 zlotys to a detective who did nothing, plus the 3,000 zlotys I paid to a lawyer who did nothing either. So you don't pay and then disappear for a few months? That's it? No more debts? Even if you want to live in your own house, you have to wait years for eviction. Basically, you become homeless even if you have your own flat. Oh, that's crazy. Here, no one would think of not paying. If you are late, you have to pay interest. And then, if you don't pay, they'll kick you out. Yes, it's a leftover from communist times. The government does charity with my flat. You wish. Your flat must be a brothel right now. I wouldn't mind if they paid the rent. No, a free brand brothel. Do you have rubble floors? No. Well, now it's covered in rubber from all the used condoms. That's bad. Un sacrificio. Sacrificar lo que sacrifiqué para estar en Polonia. Sí, no, totalmente, totalmente. Es así, es así. Pero bueno, tenías que volver a ver a tus amigos. Claro. Eso es lo más importante. No, el sacrificio es volverme a Polonia. A Pero también tenés las cosas buenas, ¿verdad? ¿Qué? Por algo estaré, no sé.
Bueno, pero contá, o sea, no, quiero volver allá porque... Me gusta Europa. Ajá. En Colonia, Margenares, intentando practicar los idiomas. Se siente Europa. Siente. Y vos, Nico, ¿qué tal? ¿No te casaste? ¿Me tuviste hijo, pareja? Sí, tuve. ¿Tenés un hijo en cada puerto? Oh. No, sí, tuve pareja. Ay, a veces me corta el sol. A veces me corta. Sí, olvidate. I often met here the last girl who broke my heart. She lived in the old town, and because she liked to walk, we would meet midway and walk around to eventually go to her or my place. There are moments which you can't predict that will become memories. You can never guess what the brain will store. This was one of those moments that repeat themselves several times till they become a pattern that stays in our memory. That's what déjà vus are, memories in the making. Since the time of the Egyptians, we have evolved to live and work in metal boxes. I think I would rather be buried in giant triangular stone tombs. Kapuscinski once said that Africa is a land full of smells. Poznan, on the other hand, is a land full of the smell of lilacs in spring and full of the smell of frost and kebab in winter. Hairdressing and manicure salons have flourished since Ukrainians started coming here. The contrast is bizarre. They go from dealing with the horrors of war to caring about trivial beauty. It's an amazing thing, our relationship with beauty. We can't live without it, and in times of great turmoil, we seek it at least in its most superficial form. We, the privileged, who have more peace of mind, sublimate it a bit more. This is Peter Wimp. He once declared himself as my arch enemy, although I never did anything to him. For the purposes of this film, he will be the anti-hero, but in real life he's nothing more than a jellyfish, similar to many other jellyfish who drift on the waves of life. Cześć, Elisa. Cześć. To jest Piotr. Cześć, Piotr. Czego się napijesz? Kawę czarną, poproszę. A ty? Dla mnie cappuccino. Może być na mleko roślinne. Okej. Okay. A więc, skąd znasz Stefano? A, przez naszego wspólnego znajomego, Emanuela. No, ale Ema nie mógł dzisiaj przyjść. Czy to może Emanuel Martinez? Tak. Ha. Musiałem go wyrzucić z naszej grupy na Facebooku. Zapraszał dziewczyny na wino, potem źle je traktował, kiedy mu odmówiły. Strasznie dziwna sytuacja. Ciebie czasem nie zapraszał na wino?
nie. Okej. Ale fajnie, że promuje tango. Przez te spotkania, które organizuje, to fajna sprawa, fajna, że tango i w ogóle. W ogóle fajny gość, fajny gość. Zaraz przyniosę. Świetnie. Jak pytam Emanuele, dlaczego nie mogę przyjechać? No, nie miałam dzisiaj czasu, pracuję. Ale oczywiście życzę ci wspaniałej podróży. Powiedz mu, że podziękuję za miłe towarzystwo i że jesteście oczywiście zaproszeni do Mediolanów, kiedy tylko zechcecie. Możemy tam zjeść pizza i pić limoncello. Ty znasz Emanuele, Argentyczyka? Tak, znam. Właśnie mówiłem, że organizuje naprawdę świetne wieczory z tangiem. Naprawdę bardzo fajne, świetne imprezy. W ogóle świetny gość. A Stefano, kiedy ty wracasz? Planuję wracać na wakacje, na pewno na kilka tygodni. No to świetnie, dobrze, daj mi wcześniej znać, zorganizuję nam wieczór z carbonarą, tak jak ostatnio. Mam świetne mieszkanie na to. Spotkałeś Ruggero. Tak. Powiedział, że możemy to zrobić u niego w mieszkaniu. I mam po prostu dać mu znać, a kiedy będziemy chcieli. Hej, to jest super pomysł. Prawda? Też mi się tak wydaje. To może być naprawdę bardzo miłe spotkanie. Za ile musisz być na lotnisku? Za parę godzin. Spokojnie, jeszcze mamy trochę czasu. Dobrze. No to świetnie. Dobrze. Hej! Cześć! Cześć, czemu nie zamknie się Raj na mój temat? Moi przyjaciele nie chcą słuchać gówno, które masz w sobie. Poza tym, kim jesteś? Od 2 lat nie ma mnie na twoich głupich spotkaniach. Czemu jeszcze o mnie mówisz? Stefano mi powiedział, że uważa się za mojego wroga. O czym mówisz? Po prostu zauważyłem, że mnie nie lubisz, bo za każdym razem, gdy byłem na spotkaniach, ostraszyłeś ode mnie dziewczyny. Myślałem, że jesteś dupkiem po prostu, ale okazało się być plotkarzem. Poza tym przyjaciele mi mówili, że ktoś mówi źle o mnie w grupach. Tylko nie wiedziałem, że to ty. Jesteś moim znajomym na Facebook, a nawet mi nie dało znać, że mi wyrzuciło z grupy. Nigdy nie miałem okazji tego powiedzieć, ale tak się składa, że wiele osób źle o tobie mówi. Tak właśnie działają plotki. Już nie należę do twojego klubu nastolatków. Już wygrałeś. Nie proszę cię o pomoc w moim życiu towarzyskim, tylko żebyś przestał zniszczyć go poprzez rozprzestrzenianie truciznę. Jest tyle zła na świecie. Zamiast się zajmować moim życiem prywatnym, zajmij się czymś istotnym rzeczą. To twoja zła karma. Zresztą kilka dziewczyn przyszło do mnie z skargami, że źle potraktowałeś. Zrozum, że ty nie jesteś karmą, a zwykłym dupkiem. Poza tym prawda tkwi w głębi, a nie w szerzy. Jaki dowód masz? Rozmowę z jedną dziewczyną, którą źle potraktowałeś po tym, jak cię odrzuciła. Who does this? Who keeps a record of other people's private conversations to prove their guilt? I immediately realized what kind of a wimp I was dealing with. One with a bloated sense of self-righteousness. Tłumacz. Możesz przewinąć do góry? Chcę zobaczyć całą rozmowę. To tylko zrzut ekranu. A kim jest ta dziewczyna? Przekreśliłeś jej imię, nie pamiętam tego. Żeby chronić jej prywatność. Poważny jesteś? Imię czerniasz w imieniu anonimowej dziewczyny? Jak mam się bronić, skoro nie wiem, kim ona jest? Powinieneś wiedzieć, to ty do niej pisałeś. Tak działają oskarżenia tylko w Inkwizycji. Przeczytałeś przynajmniej całą rozmowę? Tak. No wtedy wiesz, czemu nazwałem ją głupią. Tak. Bo cię odrzuciła. Nie. Bo pewnie się wygłupiała, tak jak ty teraz. Nie znasz kontekstu tego, czy się spotkaliśmy, czy co się stało między nami. To, że czegoś nie widzisz, nie znaczy, że nie ma. Dla mnie to jasne. A kto ci kazał być samozwańczym sędzia prywatnych rozmów? Wolność słowa. Mogę mówić o czymkolwiek chcę. W
każdym razie sprawdź swoje słowa, byś nie stracił wolności. Ty mi grozisz? Sam się grozi, jak jesteś taki nastoletni. Dobrze, to by było na tyle. Trzymaj się. Apparently not everyone knows what freedom is about. This world is not so small, so in reality this conversation took place only on our screens via Messenger. But for me it was as real as if it had taken place face to face. I could only guess that she was one of his friends from the meeting. He had no jurisdiction in this matter, since all of our conversations took place outside the meeting. But I think his ambition felt it fair to judge me without trial. I also have an ambition. I came to this country to learn the language and live from scratch. In Argentina I was bored to death. I had no excitement left. Here I learned the world anew, word by word. I was reborn. I also offended him. I called him stupid. It's a linguistic shorthand I use because I'm an existentialist and I don't believe in political correctness. We identify with our behavior. So the moment we behave stupidly, we are stupid until we stop behaving that way. I also don't discriminate against the people I offend. I don't sexistly assume that men shouldn't offend women or that they need to be defended by men. After we met, Peter wrote to Eliza on Messenger. Even though they were not acquaintances, he tattled on me like a child to his mother, perhaps seeking justification for his actions. When he noticed that she didn't respond, he promised her to stop talking bad about me. So I thought that was the end of it. Mogę do łazienki? Niedługo przyjdę od ciebie poprosić o odciski palców. Możesz po tym. Naprawdę tego nie zrobiłeś? Jak długo tu mieszkasz? Już prawie 10 lat. To na pewno jesteś niewinny. Wiedzielibyśmy o tobie wcześniej, gdybyś robił takie rzeczy. Chcesz do kogoś zadzwonić? A do kogo mam zadzwonić? Do matki, by złamać jej serce? Nie krzycz na mnie. Ona już wygrała. Uspokój się, Emanuel. Ona nie wygra. Nie, jej zeznania nie są spójne i nie ma żadnych dowodów przeciwko tobie. Sprawa będzie umorzona. A jednak jestem zaresztowany bez powodu, siedzę w kajdankach i niewyspany. Nie jesteś aresztowany, tylko zatrzymany. Zaraz będzie po wszystkim, obiecuję. Dla mnie to samo. I tak to najgorszy dzień w moim życiu. Prokurator już na ciebie czeka. Proszę usiąść. Pan oświadczył, że dobrze posługuje się językiem polskim i nie ma potrzeby wezwania tłumacza. Nie. Czy mogę przystąpić do przeczytania aktu oskarżenia? Tak, proszę. Jest pan oskarżony przez panią Małgorzatę Kaczkowską o doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej. Czy chce pan zaprzeczyć temu oskarżeniu? Tak. Czy potrzebuje prawnika? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, natomiast może pan poprosić o adwokata, jednak wydłuży to cały proces zatrzymania. Ja dzisiaj nie mam zamiaru pana aresztować. Okej, od czego mam zacząć? Najlepiej od samego początku. Okej. To był pierwszy raz, który ją spotkałem na żywo. Ona do mnie napisała na Facebook i rozmawialiśmy. Po jakimś czasie zaprosiłem ją na randkę. Ale coś było nie tak na randce. Ona była dziwna, nachalna. Jakby chciała ze mną iść do łóżka, ale na siłę, tak nie czułem chemii naprawdę. Więc po paru drinkach odprowadziłem ją na przystanek i poszedłem do domu. I już około drugiej policja przyszła po mnie i bez żadnych wyjaśnień
mnie aresztowała po prostu. Nie jest pan aresztowany, jedynie zatrzymany. No słyszałem to już wcześniej, ale wciąż byłem skuty i traktowany jako przestępca. Nie spałem cały dzień. Około 2:00 w nocy. Dobrze. Dobrze. Więc zaprzecza pan dotykaniu pani Małgorzaty bez jej zgody? Tak. A nawet za jej zgodą. To jest surrealistyczne, jak polowanie na czarownicę. A jak pan sądzi, dlaczego pani Małgorzata pana oskarżyła? Nie wiem, może jest zaburzona psychicznie, a też dlatego, że policja się nadawała. Proszę o powstrzymanie się z kontaktem z panią Małgorzatą do czasu, aż nie przyjrzę się tej sprawie. Do końca życia mam zamiar. Kto wie, może zmieni pan zdanie wkrótce. Nie sądzę. Drugi raz już wstyd dla mnie. Proszę o podpisanie tego protokołu i będzie pan mógł iść do domu. Qué mierda, boludo. Ni en Kafka hay tanta perversión. Sí, ya encontró el post, lo está leyendo. Encima se cree inmune la rata esa. ¿Qué cree, que no tengo amigos para avisarme, que publica cosas a mis espaldas? Bueno, te llamo en un rato, dale. Dale, gracias por avisar. Te llamo. Chao, chao, chao. A co jest? Powiedz mi, bo nie chcę czytać. Ohydne insynuacje. Oskarża cię bez skrupułów i wzywa inne kobiety do zjednoczenia się przeciwko wspólnemu ciemiężcy. A na dodatek on przypiął jej post na grupie, tak żeby wszyscy się dowiedzieli. Czuję, że moje serce to psia łapa drapiąca, zwędząca rzeczywistość. Czy to jakiś polski piekło powstałe z furii cichego, wzgardzonego? Każda negatywna myśl o osobie przed nami odzwierciedla jedynie nasze wewnętrzne demony. No ale tak szkalują śmiało, wiedzą, że zawsze coś przelgnie. Nie, składanie fałszywych zeznań, a teraz ta potwarz? Na pewno nie można tego robić bezkarnie. No tak, ale to jest tak kafkowskie, że obawiam się, że wszystko się skończy na absurdalnej luce prawnej. Może ma znajomości. Nie będę już obrażał twojego intelektu, Piotr, ale proszę, nie wtrącaj się tym razem. To już nie są głupie plotki, a tylko poważna sprawa. To zniesławienie. To wasza sprawa. Ona bierze za to odpowiedzialność. Wolność słowa. I knew, however, that he would undermine the whole concept of freedom again. I sensed in him a quixotic attitude to defend defenseless Dulcineas ad absurdum. Fortunately, the prosecutor was not influenced by Kafka, but by the legal code. I waited 5 long months till she dropped the case. It was all so coincidental that it crossed my mind that I had been set up. I'm an optimist by nature, so it was hard for me to believe that a practical stranger could put so much effort into harming me. However, a growling dog does not betray. Proszę bardzo. Parę groszy, proszę, bo jak dużo się musi pan dopaść. Nie mam przytułego tu w tym. Widzę, że ma pan kłopoty. Ja... Nie, ale pan chyba taki tu jest bez grosza na ulicy. Nie. Ze mną akurat wszystko w porządku. Ja po prostu wolę żyć w ten sposób. Wie pan, co to świadomy wybór? Co to? Zwyczajnie.
kiedyś miałem takie samo spojrzenie. Pełne zmartwień i trosk. To ciągle za czymś innym. A teraz żyję jak chcę, jak mi się znudził. Po prostu w sobie wrócę. Niby dokąd? Do miejsca początku. Do łona matki. Ciągle żałuję, że ją opuściłem. Aż tak źle? To mogą być tylko kobiety. A jeśli o nie chodzi, to niecny biznes. Na tym polu nie ma zwycięzców. Ciągną nas do siebie jak alkoholowa libacja. Wciąż smakują za jeszcze. A był czas, że nie mogłem przestać. Przypomina mi pan moje psy. Żyją swobodnie i są całkiem szczęśliwe. Prawda, jestem trochę jak pies. Gdybym miał ogon, merdałbym im. Całą noc jeszcze rano. Ale za dużo piję, już nie ma na to sił. W takim razie możemy zamienić się. Pan weźmie moje życie japońskie. Ale tylko na kilka dni, bo nie przepadam za zimnem. Czemu nie? Ale co to zimno? Zimno to tylko brak ciepła. Tak jak spokój to brak problemów. Brak ciepła, brak problemów. Ale trzeba to lubić. Ja lubię czuć chłód. Wiele go zaznawałem od obcych, od bliskich. Nauczyłem się wypełniać swą pierś błogim, ciepłym spokojem. Śmierć zimna to miły sposób, by umrzeć w pełnym spokoju. A czym jest życie, jak nie powolnym umieraniem? Czekaniem na śmierć. Taka powolna eutanazja. To, co nie zabije nas, sprawia, że nogi nam się chwieją. I oby trwało to wiecznie, bo kocham ten stan. Dziś dałeś mi więcej niż wódkę. I za to ci dzięki. Wartość dodana. Czym jest w naszym życiu? Kobieta? Jeśli o nie chodzi, to tylko tracimy. W sztuce tracenia nie trudno być mistrzem. Traciłem, spójrz na mnie. I co widzisz? Stary, sfrustrowany facet żyjący bez celu. Może. Ale z drugiej strony, przecież jestem pełen swobody. Z tego szarego tłumu wyłowiłeś mnie. Z tej szarej mątwy, w której wloką się inni, bo nie ja. Ja się nie wlokę. Dopiero moja anonimowa śmierć sprawi, wiesz co, że przestanę istnieć i wtedy się będę wluk, aż zbłądzę na zawsze. Ciągle tęsknię za tym łonem matki. Tam miałem wszystko. Byłem czysty. Pachnie pan stara whisky, a właściwie nie lubię za bardzo whisky. Też nie lubię, ale co robić? Jedną mądrą rzecz ci powiem. Cokolwiek w życiu robisz, bądź sobą i... Wiesz, jak ty masz w ogóle na imię? Emanuel. Emanuel? Emanuel. Słuchaj mnie, Emanuel. Nie bądź jak Hamlet. Być albo nie być. Bądź zawsze sobą. Niezależnie od sytuacji.
jak sytuacja się zmieni, bądź kim innym. Nie pamiętam, czy powiedział to wszystko, czy ja coś wymyśliłem, więc wybaczcie pewna niedoskonałość. ¿Sabes qué estuve pensando? Que llegó el momento de tomar una decisión. Desde que el abuelo no está, papá se sobrecargó de trabajo, no está muy bien de salud, está muy cansado y creo que después de tantos años de trabajo se merece también un descanso y ocuparse de sus cosas. Y estuve pensando, ¿no?, que ustedes podrían hacerse cargo del negocio, ¿no te gustaría? Lo que pasa es que yo ya estoy haciendo un poco mi vida en Polonia, ya empecé con eso y querría quedar mayor también. Pero, ¿no te gustaría volver algún día en el futuro? Y sí, la verdad, pero yo empecé mi vida allá y me sería difícil volver de nuevo y quedarme. Entonces, la opción que nos queda es desprendernos del negocio, tener que venderlo. No me gustaría, porque en el negocio, más que una fuente de trabajo, fue... ahí están puestos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros recuerdos. Tiene un valor emocional, creo, más que económico, no es un imperio, pero es nuestra fuente de trabajo. Pero la decisión es de ustedes. Nosotros llegamos al final de nuestra etapa y ya no podemos hacernos cargo. Tendríamos que venderlo. Me vendría muy bien, la verdad, la plata con lo que perdí y que me quiero comprar un depto. Lo mínimo ahora que necesitaría es 200.000, porque los 100.000 que yo tendría si vendiera mi depto, bueno, están bloqueados hasta el desalojo, me dijo el abogado, puede ser años, así que lo mínimo, lo mínimo para uno más o menos lindo, o sea, de ahí para arriba. Yo creo que si se vende bien, ese dinero te serviría para recuperar lo que perdiste y comprarte un departamento lindo. No veo otra opción, creo que la opción sería la venta, ¿no? Bueno, sí, si compro uno grande ya... Te podés venir vos, lo traes al Momo. Se queda, cuanto quieran. Sí, en realidad es hermoso. Iríamos de visita porque Polonia es un lugar increíble, es hermoso. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra vida acá y es lo que conocemos y es lo que amamos también. No sé, es decisión de ustedes. Eso ya lo tienen que decidir ustedes. Está en sus manos. ¿Vos que estás bien vos con tus cosas? Yo bien, creo que sería un desafío, como a toda persona mayor nos duele desprendernos de las cosas que amamos, forman parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, pero hay que aprender a vivir también con eso. Sería un desafío, podríamos viajar, divertirnos un poco, cuidar nuestra salud, hacer las cosas que no pudimos hacer en todos estos años, visitarlos a ustedes. Se pueden venir cuando quieran, yo, si compro uno, un departamento con muchas piezas, se pueden venir, te puedes quedar un buen tiempo cuando quieras. Claro, y ahí. Aprendo a hablar polaco. No sé dónde lo dejás a este nomás, pero... Lo llevamos. Lo llevás. Por ahí, fíjate si se puede llevar también. A este en Polonia lo deportan.
Those who lack creativity in life generally make up for it with vices, be it drunkenness, greed, vanity, or ambition. Egocentrism tends to make the world too small or too big for us, and that's when we decide to be unhappy, as if the world cared about another unhappy soul. Who told us that we came into this world to be happy? I think the purpose of life is passion, which simply means suffering. But people often mistake it for pleasure. While the only real pleasure that is to be derived from passion is in the fatigue of the artist and the sore muscles of the sportsman. Zostaniemy też. Dlaczego? W sumie ładna pogoda i apartamenty kosztują prawie tyle jak w Polsce. Tylko z widokiem nad morze i bez smogu. No widzisz, znajdujesz kolejne plusy. A jak lato się skończy, tutaj możemy wrócić do Polski. Spędzimy je ponownie. Chyba lato tu nigdy się nie skończy. A wam jak wakacje minęły? Cieszycie się, że wróciliśmy? Tak? No tak! Tyle śniegu było, prawda, tutaj? Ajaj. So you just got back from Argentina, right? A week ago, yes. And how was it? Nice. I mean, it's more developed, actually. There's a shopping mall in the city, man. Okay. So, yeah. But so, I heard, like, the inflation, is it still pretty bad? Yeah, inflation. The valuation is worse. Okay. Because inflation is just a number, but the valuation, my father used to earn $2,000, now he earns just $1,000. Oh, wow, so, like half of what? Yeah. Okay, wow. So I thought, actually, flats would be cheaper, for instance, but no, like, the same price, and actually they are more expensive than here. So still Poland, it's a good market. To buy flats. Yeah. And what about the new guy? Like, what's the new guy? Milei. Is he gonna make a difference? What do you think? Oh, I hope so, yeah. I hope so. I hope communism dies dead. Yeah. He's like the Trump, basically, of Argentina, right? Yeah, I mean, it's an intellectual Trump, I would say. Okay, Trump. Well, I can understand. Like, I got back from the US, you know, like, also like you, I haven't been there in 6 years. Mm-hmm. And, like, I remember before I moved to Poland, we used to go downtown, like back in Seattle, everywhere. You could just go anywhere. You had like kids playing guitar, you know, just hippies hanging out. Those were the homeless people back then. And now it's just whole families in campers, parked on the street, tent cities. Like you're driving on the freeway, you look down, there's like 100 tents. There's like, there. It's just like, it got to such a bad level. And you can tell people aren't even going downtown anymore. Mm. Like the neighborhoods that are trendy are like getting pushed further and further out, you know? It's bad. I mean, like, so I remember... Why do you think it's this decline? I mean, it's not just that the US declined, it's just Poland got better too. And I think just like there's cycles in history, man. Like, you can't maintain the same level forever. You know, there's times, there's good times,
I mean, if you run your, you know, a couple generations of running the economy poorly, you're gonna decline, you know. So I think there's an era for everyone, you know. The ones at the top are gonna be at the bottom, and vice versa. And I think Poland, you know, Poland just had a lot of progress it did in the last 30 years. And I think it there'll be a point it'll be just as good as the U.S. You know, I mean, look at us, like a couple middle class guys, we can afford buying property in Poland, right? Mm-hmm. Yes. So listen, I say we make a toast to a new life in Poland by drinking some of our favorite Polish vodka. What do you say? Yeah. So cheers to what? Cheers to Mother Poland. Yes. To the motherland. Yes. I broke my mother's heart again. I mean, she... What happened? No. She wanted me to stay and take over my grandpa's business. Oh, okay. So, yeah. My friend actually told me, last time you left, your mother was crying like waterfalls. I can understand. Like, when I told my parents I was moving to Poland, they're like, what are you doing, man? Like, all the Polacks are moving to America, like the promised land, you know? But now, after a couple of years, now that they've seen what's happening on the streets of Seattle and like a bunch of other cities in America, they say I made the right decision, like moving over there, like starting a new life. Actually, at the same age my father when he moved to America, you know? So like, things change and I can totally understand, but I'm sure after a couple of years, like, they'll understand. You've built a good life for yourself, and this isn't the Poland of, you know, post-communist 90s anymore, right? I like how Poland embraced capitalism coming from communism. That must have been a very easy choice for you. But Argentinians, we actually, as a society, we haven't embraced capitalism. There's a lot of communism in Argentina, or mm-hmm. so-called socialism. Okay. So that's what actually eating, you know, the like corroding the basis of our country, I think. Oh. Hello. O, cześć kochanie, jak tam u ciebie? No, my tutaj z Emanuelem siedzimy. No, to wiesz, jak polityka w Argentynie. Tak, tak, obiad zrobię. No, wieprzowinę. Wieprzowinę zrobię, no. Pa, pa. Wiesz, że kiedy miałem 7 lat, mój wujek zabił proszaka na moich oczach na rodzinę obiad. I od tego dnia za każdym razem dewizę wieprzowinę przypominam sobie te piszczące niewinne istoty, które życie rozpłynęło się na moich oczach, a wtedy schabowy smakuje mi jeszcze lepiej. Wiesz, ostatnio nie czuję się najlepiej, ale cieszę się, że zadzwoniłeś. No, w twoim towarzystwie to zawsze jest mi jakoś weselej. Jesteś dobrym powiernikiem. A coś nie tak u ciebie? No właśnie, nic nie jest nie tak i w tym tkwi cały problem. Zdobyłam wszystko, czego chciałam, tylko po to, żeby to wszystko, jak teraz się okazało, stało się niczym. Utknęłam. A czy nie wszyscy utknęliśmy w tym świecie? No tak, ale wiesz, że sobie wcale nie radzę z monotonią. Ja potrzebuję ciągłej ewolucji. Czy rewolucji? Ewolucji, rewolucji, choć hemodolucji. Ale rozumiesz, potrzebuję, żeby chociaż coś się działo, żeby krew rozlewała się, gotowała się w żyłach i stygła. Rozumiesz, żeby chociaż coś się działo. Twoja krwiożerczość jest przyurocza. Znowu masz duchową partyzankę? Tak, ale długo się tego spodziewałam. Właściwie to moje życie jest dobre. Mam świetną pracę, Mark jest dobrym chłopakiem. A twoja rodzina? Wszystko u nich okej? Nie, ale nie mogę się tym przejmować, no... W końcu nic nie mogę z tym zrobić. A czy to na ciebie nie wpływa? Prawdopodobnie, ale to... Ale to nic. Utknęłam po prostu. Nie mam gdzie pobiec. Jestem zbyt pobudzona. Przekroczyłam już linię końcową, a jestem poza emocjami.
Czuję się na płaskowyżu szczęścia. Szczęścia? Nudnego, nużącego szczęścia. No, w raju nie trzeba oczekiwać zdumiewających wydarzeń, a tylko nudnego, spokojnego szczęścia. Nudnego, spokojnego szczęścia. To w takim razie już wolę piekło. Nie mogę tego ci dać. No... Właśnie myślę, że możesz. Jesteś jak demon, istny Lucyfer. Mądry anioł, dorekł się mnie w odpowiednim momencie. To moje zaproszenie sugerowało, że nie masz chłopaka. Chyba mój błąd. Tak, jesteś błędem. Upadkiem. Upadkiem, do którego jestem przyciągana. To nie moja intencja. Ale dopóki masz chłopaka, nie dotknę cię nawet we śnie. Co robisz? A, czyli jednak nie trzymałeś swojego słowa zbyt długo? Ciało przeczy temu, co usta skrywają. Celowo to zrobiłaś. No nie wiem. Czasem niektóre rzeczy dzieją się wbrew sobie. No, pij. Wyglądasz na chłopaka, który musi pić, żeby mieć jakąkolwiek odwagę. Ty wyglądasz na dziewczynę, której chłopak musi pić, by z nią wytrzymać. A jednak, długo ze mną wytrzymałeś. I fajne to było, a może nadal być. Czyli co, zbieramy się już. Rozumiem, że idziemy do ciebie. Chyba, że zerwiesz z chłopakiem. Wiedziałam, że tak powiesz. No, jeśli wiedziałaś, czemu obraziłaś moje uczucie twoim zbędnym pytaniem? Wiesz, no... Daj mi kilka tygodni, miesięcy. W końcu może nam najzwyczajniej na świecie nie wyjść. No, wtedy zadzwoń do mnie natychmiast. Napisz powiadomienie sobie. Nie tęsknisz już za mną? A pamiętasz, jak błagałeś mnie, żebym wróciła? To twoja beznadziejność beze mnie uczyniła, że było warto. Bardziej tęsknię za byciem zakochanym, ale nie mogę być zakochanym w dziewczynie, która ma chłopaka. Są większe, lepsze ekstazy niż miłość. Ale nie szukam teraz odlotu. Ty nigdy nie szukasz. I właśnie to mnie wtedy najbardziej nudziło. Twoja szczerość jest odświeżająca. Naprawdę. Nie mogę tobą gardzić, jak jesteś taka uczciwa. Oh, a ty zawsze poprawiasz mi dzień. A tak szczerze, to... Może ciebie nadal kocham? Tylko, że miłość to nie uczucie, lecz obietnica. Pozostańmy platoniczni. Ty zawsze byłeś taki... oswojony. Say no more, my boy, say no more. Girls were deceivers and where they use your heart to mop the floor to one thing constant never. Zapomniałam, jak jesteś przeurocza. Tu idziemy już? Jasne. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, witam, zapraszam. Proszę, proszę, śmiało. Dla mnie. Dziękuję. Dzień dobry bardzo. Pani. Dziękuję. Proszę, rozbierz się, powieś sobie kurtkę. Ema jest już w kuchni, coś przygotowuje, proszę. Zapraszam, zapraszam, one nic nie robią. Mm.
Może kropieta. Ale naprawdę dziękuję wam za to zaproszenie. Samotność to okropna rzecz. To my dziękujemy. Myślałem, że zapomniałeś o mnie, że umknąłem ci w tym szarym tłumie. Nie, musiałam po prostu pojechać do Argentyny, załatwić sprawę. Argentyna. Słoneczny kraj. Pogoda pewnie zawsze wymarzona. Jeśli się często marzy o piekle, tam mieliśmy cały czas włączona klima. Tutaj nie doceniacie, bo macie cały czas chłód, ale jest nad odfite nawet, ale tam mamy tak często upał, że doceniamy chłód. Nawet wczoraj, jak wyprowadziłem psy, poczułem ta sama przyjemność, jak czułem w Argentynie, jak włączyłem klima w opornej argentyńskiej nocy. Twoi rodzice pewnie cieszyli się, że ich odwiedziłeś. No, mój ojciec zadzwonił do mnie i powiedział, że już pora odwiedzić matkę. No, z wolą ojca trzeba się zgodzić, wiadoma rzecz. Powiem wam szczerze, że ja też kiedyś byłem ojcem, ale to stare dzieje. Dzieci łatwo zapominają, zwłaszcza gdy bardziej kochają matkę, która nienawidzi ojca. Jest pan żonaty? Żonaty? No myślę, że tak. Formalnie nie wzięliśmy rozwodu. Ślub był nawet kościelny. Ale to były inne czasy. Teraz społeczeństwo bardziej wtrąca się w związki, a Bóg ma to gdzieś. Na pierwszy ciąż? Daj spokój. Tej sytuacji nie przebije nawet najczystsza heroina. A, nie krępuj się, śmiało. Na pierwszy czegoś. Serio? Nie przyjmę kieliszek dowolnego trunku. Przenoszę. Ty co chcesz? No jak wy, to ja. Nie masz powodu, by pić, szczęśliwa istoto. Wiesz, powód zawsze się znajdzie, ale to go tylko pogłębi. Słuchaj, życie to ciągłe pasmo bólu, więc błogosławiona jest każda, choćby najkrótsza nawet chwila ulgi. No, ale ja bym chciała poczuć więcej emocji, radości, a jak trzeba, to i bólu. Chciałabym być bardziej żywa niż jestem. Stworzyłaś piękny dom dla tych psów. Nawet dla takiego kundelia. A psy bywają wdzięczne. Zwłaszcza kundle. Tak, bardziej niż ludzie. Nieudane małżeństwo i lata samotności nauczyły mnie doceniać dobroć ludzką. Bo inni ludzie to piekło. Wydajesz się być pięknym człowiekiem. Myślę, że twoja żona to doceni. Bycie pięknym, a bycie potrzebnym to dwie różne sprawy. Dla mojej żony byłem jak obraz Picassa. Niezrozumiały i zbędny. Psułem jej tylko wystrój wnętrza. No, czuję się jak tutaj jak więdniejący kwiat. W Argentynie mieliśmy słońca do oporu. A tutaj, no, marnieje w tej ponurości. Bo taka jest natura każdego piękna. Najważniejsze, że teraz tu tak pięknie dla nas rozkwitasz. Jesteś prawdziwą ucztą dla moich oczu. Emanuel, już nie trzeba, jestem dostatecznie pijany pięknem twojej wizy. Dziękuję, że jesteś na tyle hojny, pozwalasz raczyć oczy jej widokiem. Nie ma za co, cieszę się, że jestem przede mną. Mam nadzieję, że doceniasz to, co masz. No tak. To wypijmy? Za oko patrzącego, by zawsze było pełne piękna. Wiesz co? Za to jeszcze nie piłem. Choć piłem już chyba za wszystko. I na koniec trzy najważniejsze słowa. Rozpacz, porażka, desperacja. Ludzie unikają rozpaczy, tak samo jak gardzą porażką, akceptując tę ostatnią tylko w nadziei przyszłego sukcesu. A
ale rozpacz jest niezbędna na tej drodze ludzkiej zwanej życiem, która zawsze kończy się źle. Nieważne, jak wiele emocji, uczuć, przygód upchniemy między jej początek a koniec. Natomiast desperaci to tylko ci, którzy kurczowo trzymają się tego transu zwanego życiem z pełną świadomością, że to i tak się musi skończyć, a wtedy jedyną sensowną reakcją naszą będzie właśnie rozpacz. Dziękuję bardzo. Rozpoczajcie. Life is a movie without a trailer. This is what we get. Like a game where we don't care about the prize, but still want to win. However, we only learn this game by losing. People who do well don't appreciate art until they feel its pain. Rejoice, those of you who only have to sit and watch and not suffer. If this reaches your hearts and makes you sad, then you have experienced my drama without living it. You have faced it without distress. You have been without being there.